przyjechałeś na fajnym skuterze. Kupiłeś coś nowego? Powiem Ci tak. Po wielu, wielu latach niejeżdżenia na jednoślada, przypadkiem, no chcąc dojeżdżać do pracy w Warszawie, kupiłem sobie 125 Kimco. Przypadek zrządził. Jaki to był model, pamiętasz? Agility City. Mhm. Bardzo fajny skuter. Tak. W jakiś czas później, no te 40 lat przerwy w jeżdżeniu spowodowało, że skuterek został... Wsiadłem na drugie Agility City, też 125, ale było to dla mnie za mało, więc kupiłem motocykl stary, używany, innej marki, ale znanej japońskiej, wiesz, bogatej. Na jaką literę przyznasz się? Nie, a co to ma za znaczenie? Dobra. No, jedna z dwóch czołowych japońskich marek skuterowo-motocyklowych. Pojeździłem parę miesięcy, po czym przyjechałem do salonu tutaj, tego, w którym rozmawiamy. Mhm, w Dzieganowie Nowym. Tak, jest Motoland oczywiście. I drogą kupna nabyłem pojazd, który w tej chwili ujeżdżam. I mam nadzieję, że będę nim jeździł długo. To jest Kimco Downtown i 350. Czyli to jest ten już z tym multimedialnym systemem, tak? Tak, tak, tak. Tu mogę sobie wyświetlać zegarek. No w tej chwili nie mam nawet kluczyka włączonego, ale tu mogę wyświetlać zegarek, zdjęcia z telefonu, nawigację, temperaturę, obrotomierz. No, co mi się tylko żywnie podoba. Zresztą bardzo, bardzo fajnie to jest wszystko rozwiązane. Jeszcze muszę dopracować manualia obsługi tego, ale... Ależ ten roch ma rewelacyjny głos, słyszycie to? Ten roch ma rewelacyjny motocykl. Pies ganiał go z tym głosem, ale ma wspaniały skuter. I to jest Kimco Downtown i 350. Czemu zdecydowałeś się właśnie na ten model? Nie chodzi o markę, tylko o model. Powiem tak, ja jestem już bezrobotnym emerytem. Ja potrzebuję pojazd na dojeżdżanie do Warszawy, do studia, bo ja głównie czytuję audiobooki, tam jest trochę innych parę rzeczy. Z takim głosem to wcale się nie dziwię. Dziękuję serdecznie. Ale na czym rzecz polega? Wymyśliłem sobie, że po emerycku będę jeździł skuterkiem. Ba-bam, trudno. Może pomysł dobry, może zły. Natomiast 125 dla mnie przy moim temperamencie i charakterze za mało. Myślałem o Excitingu 400, ale nie powiem dlaczego. Zdecydowałem się jednak na Downtowna. Po prostu jest... wygodniejszy jest chyba troszeczkę, co? Jest bardziej kanapowy, bardziej się nadaje do turystyki chyba, ale nie ma takiego sportowego zęba. Ale nadal jest to 350, która się zbiera bardzo dynamicznie. O szczegółach pogadajmy za miesiąc, dwa, jak go dotrę, dobra? Jasne. Bo na razie staram się jeździć bardzo delikatnie. Widzę, że zamontowali Ci od razu większą szybę. Wracamy do tematu wyjściowego. Jestem emerytem. Wcale nie widać. W związku z tym wymyśliłem sobie, żeby mieć taki komfort. Poza tym dzięki temu mogę używać lżejszego kasku. Podejrzewam, że kupię sobie coś jeszcze lżejszego, bo po prostu tu mnie... zupełnie mnie ochrania. Nawet nie muszę zasłaniać szyby w kasku, bo jest super, super luksus. No i co, nieodzowny kuferek z tyłu jeszcze, tak? Co prawda przełożony z tego twojego poprzedniego... Znaczy, powiem ci tak, rzecz w tym, że tutaj też się mieści kask, spokojnie. Ale jak kask i kurtka, to już nie za bardzo. W związku z tym lepiej kask do tego, a kurtkę tutaj. Jasne. No, zalet ten motor ma mnóstwo. Jest wygodny, mimo że jest duży i sprawia wrażenie masywnego, jest lekki, zwrotny, manewrowy i nie jest wcale szeroki. Nie jest wcale szeroki. W związku z tym ma wszystko to, czego oczekiwałem i czego, jak sądzę, może oczekiwać większość osób dojeżdżających do dużej miejskiej aglomeracji i poruszających się w korkach. Serdeczne dzięki za tę miłą rozmowę. Alleluja. I niech Ci się dobrze jeździ. Dzięki serdeczne i mam nadzieję, że długie lata pozostanę przy tym pojeździe. Ale będziesz do nas wpadał na przeglądy? Tak. Za 700 km mam pierwszy przegląd. Jeżeli oglądasz mnie na Facebooku, to miej świadomość, że Kimco jest marką w Polsce mało znaną, a na świecie bardzo szanowaną. Dzięki temu w Polsce ceny tych pojazdów są
relatywnie bardzo atrakcyjny w porównaniu do naprawdę znakomitej jakości. Cześć, do zobaczenia na trasie.